Nie wybaczę ci tego. Idź do swojej matki. Idź się lecz. Mówiłam ci, lecz się. Jesteś taka ale mnie nie słuchasz. Mamusia, ty mamusia mam w pokoju. Otwórz drzwi lepiej, bo nic nie robisz. Dzień dobry, proszę wchodzić. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dostaliśmy tutaj informację od pani Barbary Kowalskiej. Tak, to ja jestem. Pani Barbara, tak. Co się stało? No tutaj mój kochany mąż przyszedł z pracy, zaczął nam w ogóle grozić, wyzywać nas. Jakoś po prostu paranoję wpadł. Wziął nóż, poszedł do mojej kuzynki, przyłożył jej do gardła, powiedział, że mam psa. Ja stanęłam w obronie i uderzył mnie po prostu w twarz. Ani nie mam tego dosyć. Miarka się przebrała. Słucham, nie, kuzynce grozi nożem. Także proszę uważać, on może mieć jakieś... Teraz to mnie zdenerwowałem. Nie szukuję, rozumiem, że... Zapnij się, buraku! Proszę odłożyć, proszę odpokojnić. Potrzebuję na niej pomocy lekarskiej. Policjanci. To pani podejrzewa, przystawi nóż, tak? A te, gdzie jest nóż w tej walce? To znaczy, trzeba się jego zapytać, bo ja nie wiem, co on z tym nożem chce. A jaki nóż? No nie śmiej się wpaść teraz! To nie jest śmieszne! No jaki nóż? To nie jest śmieszne, biorę! Masz rozwojenie jazdni! Ty masz! Bo musimy rozwojenie, ale czy innego? Jak ten nóż wyglądał? No taki duży kuchenny do krojenia chleba. Duży, no jak ty wiesz, jak ten nóż wygląda, jak on się miał tu wnet, bo może nie śmieszne. Dzień dobry panu, myślę, że tam szmaleć policja. Niech pan sobie usiądzie. Tutaj jesteśmy zgłoszenie, iż... Nie patrz się na mnie, patrz się w jeden. Ja to może odsunę. Proszę, dla naszego bezpieczeństwa. Ja może tutaj... On jest sam dla siebie niebezpieczny. Pan nie rozleje, nie? Nie wylało. Tam gdzieś trzy spożywałeś się nie wylało. Nie no, tu pół piwa wypiłem. Jeszcze pół piwa wypiłem. Dostaliśmy tutaj informacji, iż pan groził nożem tutaj pani... Ja nożem? Tak. Ja to dopiero... Nożem nie mam teraz. I się leczyć psycholog. Proszę pana, mam się pół 15 i w związku tutaj przeprowadzoną interwencją. Proszę pana o okazanie dokumentu tożsamości. No nie, w robocie zostawiłem. Ty nic nie masz. Nie pan w tej też już nic nie masz. Nie, no nic nie mam. Nie, bo zostawiłem w kurce, miałem tu cały portfel, wszystko kasa. Informuję pana, pouczę pana z artykułu 65 kodeksu wyproszeń. Nie ma. Pan posiada tutaj dokument, a pan nam go nie okazał. Nie mam. Jeżeli pana sprowadzi w błąd co do swojej tożsamości, panowie uważają, bo on jest taki trochę. Pan ponosi konsekwencje. Dobrze, oczywiście, tak. Zrozumiał pan? Tak, zrozumiałem. Pan posiadał przy sobie dokumenty? Nie, nie mam, tak jak mówię, w robocie zostawiłem. Muszę nie pamiętać, gdzie zostawiłeś. A, ciekawe, gdzie ty zostawiłaś? Gdzie ty zostawiłeś, tak się nigdy nie ma. Dupą macha na lewo, prawo. Ja bym poprosił pana tutaj pod ścianę, dobrze? Aż pod ścianę? Nie, pan to nie pod farbą, bo to drogą farbą malowane, nie? Nie, to wygląda. Drogą farbą. Drogą, nawet nie wiem za ile. Nie chcę wiedzieć. No właśnie. Nie chcę wiedzieć. Możesz się wyprowadzić stąd. Proszę pana, tak na podstawie informacji policji, tutaj kolega dokona kontroli osobistej pana. Nie pan posiada nic nie stało. Pod kątem posiadania czy pan się do więzienia. Coś co musi być, dobrze, nie ma sprawy. Mówi pan się o poprzednią ścianę. Ale tutaj, bo tu plamy pozostawiam, nie? Spokojnie. Niech pan będzie spokojny, bo musi wykonać swoje czynności. Ręce proszę, proszę podłożyć jeszcze szerzej. No i co, rozlaliście? O Jezu, kurczę, głowę! Głowę w drugą stronę, proszę odwrócić. Niech pan wykona ich polecenia funkcjonariusza. Ciekawe, kto to zadywa. Bo tamta to na pewno nie. Jaka no. Tamta? No ty! Czerwony tamta co mapie. Tamta? Która tamta? Farbuje. Posiada pan jakieś niebezpieczne narzędzia przy sobie? Nie, nic nie posiadam. Nic nie posiada, dokładnie. No, bo wszystko na ciebie idzie. Szlał kiedy. Pani Moniko, pani złoży zawiadomienie, tak? Jak się pani mówiła? Dobrze. Teraz mi... Panie Piotrze, tak? Niech pan wstanie. Nie wyjdzie stąd. Proszę. Pana. Proszę. Niech pan siada się do ściany. No. Jest pan osobą zatrzymaną, na podstawie artykułu 2334, paragraf 1a, pan osobą podejrzaną. Jest zatrzymany, doigrał się. Z pani przemocy w rodzinie, jest przestępstwo. Oraz jest pan osobą podejrzaną na podstawie artykułu 244, paragraf 1, jako osoba podejrzana o groźby karalne w stosunku do pani Moniki. Jako osoba zatrzymana przedstawię panu przysługujące prawa. Ma pan prawo do kontaktu z adwokatem bezpośrednio z nim rozmowy. Ma pan prawo do powiadomienia osoby najbliższej o zatrzymaniu z zakładu pracy lub szkoły. Ma pan prawo do złożenia zażalenia
do sądu na zasadzie legalności oraz prawidłowość zatrzymania oraz ma prawo do badania lekarskiego oraz na wszystkie czynności, które widzieliście wykonaliśmy, ma pan prawo do złożenia zażalenia do właściwego miejscowo prokuratora na sposób przeprowadzonej czynności. Pan zrozumiał? Tak, oczywiście zrozumiałem. Czy zrozumiałeś jakieś trudne słowa? Nie, no przecież później tylko zażalenia, zażalenia. Dobrze, ścierpnia. Chce pan coś powiedzieć na temat zatrzymania? Nie, no wszystko chyba wiadomo, nie? Ale co wiadomo, chcemy zamienić osoba jako osoba zatrzymana. Pan musi stosować się do naszych poleceń. Jeżeli pan nie będzie się stosował do naszych poleceń, to są wobec pana użyte środki przymusu bezpośredniego. Zimne te bransoletki, nie macie jakichś podgrzewaczy? Niech pan spokojnie sobie. Nie bał się na mnie. Nie bał się na mnie. Pani Moniko, pojedzie pani za nami na komendę? Mogę z nią pojechać, zobaczmy jak... Może pani oczywiście. No, jeżeli chodzi o panią, tutaj zostanie założona niebieska karta. Niebieska karta? Wie pani co to jest? Jest to stwierdzenie, że państwa... W domu, w państwa rodzinie dochodzi do przemocy w rodzinie. Ale nikt nie będzie o tym wiedział, bo ja się tego nie wiem. Zostanie to, my napiszemy notatkę z tej interwencji dzisiaj i zostanie ona przekazana dzielnicowemu, który przyjdzie do państwa jak najszybciej i rozpyta państwa. Ma pani oczywiście możliwość skorzystania z pomocy na przykład niebieskiej linii. Pani zadzwoni, pani zaraz tutaj przekaże odcinek karty B. To jest karta B z niebieskiej karty. Tu jest, są instytucje, gdzie pani może się skontaktować, które pani mogą pomóc. I tak jak powiedziałem, dzisiaj tutaj do państwa przyjdzie, a z paniami pojedziemy na komendę, żeby pani... Ale on tutaj już nie przyjdzie, prawda? Nie, on tutaj już Panie Piotrze, pan pojedzie z nami, tak jak pani powiedziała. Proszę stosować się do naszych poleceń. Jest pan osoba zatrzymana, teraz wyjdziemy z mieszkania i zostanie pani przewieziony na komendę. Tutaj kolega jeszcze sprawdzi, czy pani posiada jeszcze jakichś niebezpiecznych narzędzi, typu broni. Ja pani informuję, pouczam pani o możliwości złożenia zażalenia do właściwego miejscowego prokuratora na sposób przeprowadzonych czynności przez nas. Nie, nie będziemy składać zażalenia. Ale muszę pani pouczyć. Na siebie, na ciebie złożę zażalenie. Buraku. Do pana, proszę państwa. No i wiecie pan, i cały czas jest tak samo. Porządku. Prowokuje, nie prowokuje. Chcę łebu farbu. Panie Piotrze, tak? Zapraszam pana. Nie patrz na nas. Bóg. Zamknij drzwi.